Po raz pierwszy dzisiaj nagram bazar, który rozkłada się koło Maxiery Wagbuk. Nigdy tego nie nagram, dlatego że nigdy tu nie chodzę. On odbywa się w czwartki. Jezus Mary, ej, tu jest cytryna po 80 lira. Tak się ludzie zhejtowali na mnie, że ja tak narzekam, ale wiecie co, cytryna w Turcji po 80 lira to jest przesada. Są... Dlatego, że my zazwyczaj robimy bardzo duże zakupy już we wtorek. Ja pamiętam, że na tym bazarku byłam tak poza sezonem i tu nie było wiele stoisk, ale dzisiaj widzę, że jest wiele stoisk. W ogóle bardzo dużo z butów, jakichś takich, wiecie, tutaj naszyjników, ręcznie robionych rzeczy, więc naprawdę fajnie, dlatego, że jak właśnie ktoś przyjeżdża do hotelu Maxiera, bardzo dużo Polaków przyjeżdża, to może się tutaj w niektóre rzeczy zaopatrzyć. Tak patrzę, bo jestem tutaj pierwszy raz też, więc ja widzę, że są właśnie... Widzę, że są właśnie suszone papryki, są tutaj jakieś, są podkoszulki polo. Polo 350-400 lir, taka koszulka polo albo właśnie jakiegoś Lacoste. Tutaj macie na Zary, widzicie pamiątki. O, jakie ładne, to mi się podoba stoisko. Patrzcie, tutaj właśnie sprzedają. O, ciekawe, po ile pikę. To właśnie... Smoki są dobre, ja? Chcemy zapytać, po ile są pikę, dlatego że potrzebujemy takich pikę. Są tutaj takie z nazarem bawełniane też koszulki. Próbujemy się dowiedzieć, ale tutaj nikt nie obsługuje. A co nam gdzie? Bardzo dużo właśnie takich też, wiecie co, to jest fajne na plaży. No fajna, taka bardzo surowa bawełna. O, idzie 300. Za chwilę wam powiem, jakie to są ceny. Ale właśnie jeśli chodzi o bawełnę, fajnie. Wydaje mi się, że będzie dużo drożej niż to, co ja znalazłam w internecie. Dlatego, że wiecie, tu jest właśnie przy hotelu. Tutaj mówię... No... 1500 lir. Są też takie, ale to wtedy z bardzo renomowanych takich tureckich marek, więc ja bym tego nie kupiła, bo to nie bardzo jest dla mnie, ale wiecie, jest bardzo dużo takich bazarowych rzeczy, wiecie, się rozkłada takiego dziadostwa domowego, co też czasem jest potrzebne. Są skarpetki, są takie bluzy Calvin Klein. W ogóle najbardziej to mnie w sumie interesuje to, po ile są owoce, dlatego, że Husan powiedział, że czereśnie są aż po 80 lira, to bardzo drogie. Dobra, idą. O, są czereśnie po 50 lir. To za 50 lir czereśnie możemy... A, nawet za 45, to widzicie, są jednak. Tutaj jest bardzo dużo oliwy, bardzo dużo grochu, jajka. Właśnie osoby tam pisały, że nigdy by nie kupiły na bazarze w takim upale niczego. Wiecie co, tutaj tak jest świeże, nic się temu nie dzieje. Mi się wydaje, że ludzie w Polsce są przyzwyczajeni bardzo do chłodni, Biedronki, Lidla, że to wszystko jest takie, wiecie, chemikalia. Patrzcie, są tutaj winogronka po 100 lira. Jezus, jakie drogie, strasznie drogie. Czosnek jest po 100 lira, pomidorki po 15. Dzisiaj właśnie tylko owoce tak kupujemy, ale co to są, papryczki po 30. Tutaj na tym bazarze są bardzo wysokie, jednak Wagbuk na tym bazarze we wtorek jest trochę taniej. Tutaj jest przy hotelu, dlatego ceny są takie zaporowe, bardziej dla turystów. Jakby chcieli sobie coś kupić, morele. Kajsnik, tak, to jest. 70 lir morele, no to nie, strasznie drogie. Tutaj 80 kirazy, czyli czereśnie kupiliśmy po dobrej cenie, ale śliwki 60. Powiem wam, strasznie drogo. Papryczki. Drogie, bardzo drogie. Normalnie to... A widzicie, tutaj też możecie kupić tureckie pieczywo. O, tutaj panie robią, wiecie co? Jezu, no zapomniałam, wiecie co to jest? Takie placki wypiekane. Ja dzisiaj nawet odpowiadałam komuś na komentarz. Dajcie znać w opisie, bo ja nie pamiętam. Jest za gorąco i mózg mi się wyłącza. Śliwka 30.
jasne, ptaszekiem nie kadar. Sliwki po 30. Szansa ciągnie strasznie, to jest... Dobra, są bierze niektarynki i brzoskwinie po połowie, więc pewnie dobra cena. Dużo zieleniny, tutaj stoję koło zieleniny. Tu sam kupuję, widzę morelki, ale tutaj te... Nie, to nie są świeższe. Co to są? Świeższe chyba. Dobra, weźmiemy trochę morele. Dzisiaj takie zakupy, wiecie, owocowe. Jezus Mary, ej, tu jest cytryna po 80 lira. Tak się ludzie zhejtowali na mnie, że ja tak narzekam, ale wiecie co, cytryna po 80 lira to jest przesada. Są truskawki, nie ma cen. Jakoś to wszystko. Wiecie co, to jest bazar dla turystów. To nie jest bazar taki dla prawdziwych ludzi lokalnych. Tutaj spójrzcie, jaka fajna herbata na kilogramy, bardzo ładna. Nawet Ottoman Tea, czyli Ottoman Imperium Osmańskie herbata. Przyprawy, też był kiedyś odcinek, ludzie w Polsce nie umieją kupić przypraw. Tutaj mamy simity, takie wiecie, tureckie obwarzanki, bardzo dużo oliwek. Też właśnie możecie sobie kupić i w poprzednim odcinku pokazywałam, jak te oliwki przewieźć do Polski, jak je właśnie zakonserwować. Tutaj cytryny są, nie ma ceny, ale to po prostu ile tam było? 80 lira? Nie wiem, to już przesada. Jeszcze weźmiemy na pewno arbuza. Arbuzy nawet tutaj na osiedlach rozważone są, wiecie, na takich właśnie ciężarówkach i można, tam panowie krzyczą, że karpuz, karpuz i że można właśnie wyjść z domu i kupić sobie arbuza. To teraz wam tylko jeszcze pokażę, gdzie jest właśnie Max Sierra. Max Sierra jest tu tak o, za mną. Very expensive. In Shogid was 15. Yes. Bardzo drogi arbuz, patrz, za 17 lira, a normalnie w marketach już jest po 13, czy nawet po 11. Tutaj za mną jest Max Sierra, nie zobaczycie. Nie zobaczycie, bo złapałam arbuza, wiecie, spadł tego i ja nogą złapałam. Dobrze, że mi na nogi nie spadł, tutaj mamy morze. Dalej są trochę kempingi jeszcze, ale już się powoli kończą. Zobaczymy, czy Husen kupi. Po ile tutaj jest arbuz? 15, okej. Tutaj jest po 15. No to za 15 już możemy kupić, żeby wiecie, nie chodzić po marketach. Jest, wiecie, to już straszny gwar, strasznie gorąco. Już są temperatury takie mało do wytrzymania. Tutaj jest bardzo dużo samochodów. My zaparkowaliśmy na samym końcu. No widzicie, panowie tak układają, ale czasem są straty, jak taki arbuz spadnie, to od razu się tak rozpryst, ale można go zjeść, można rozkroić jeszcze na świeżo zjeść. Dobra, co wam powiem? Bardzo dużo ludzi. Czekajcie, tu jest samochód. Tak, trzeba w Turcji uważać, wiecie co, teraz koło Maxiery jechaliśmy i normalnie autokar i taki prawie nas staranował. Facet normalnie jechał środkiem jezdni, pomimo tego, że jest właśnie dwa pasy, to na nas totalnie najechał prawie i było po nas. Ja nie wiem, jak ci ludzie jeżdżą, ale właśnie taki duży i autokar i taki i normalnie nas staranował. Nie wiem, no jest, powiem wam, gorąco. Ja też, o, guzlemę. Przypomniało mi się, co tam pani wypiekała. Właśnie dzisiaj odpowiadałam na jakiś komentarz, właśnie mówiłam o tym guzlemę. Same do domu, to jest taki bazarek. Powiem wam tak, on jest dość duży teraz w sezonie. Możecie kupić tutaj wszystko. Przyprawy, owoce, warzywa, wiadomo, to tak jak w hotelu jesteście, nie potrzebujecie. Ale bardzo fajny pomysł kupić sobie oliwki. Na przykład. Jeśli chodzi o te pikę i takie materiały bawełniane, no to średnio wam polecam, prawie wpadłam pod samochód.
bo to wiecie, strasznie sobie żądają pieniędzy. Ja to wiecie, na tureckim Allegro to jest obecnym to kupię, a tutaj wiadomo, że to dla turystów.